Witam na kanale Lore of Darkness, jestem Xeno, prowadzący oraz mistrz gry i wracamy w siódmym odcinku drugiego sezonu naszej wampirzej kroniki Blizny Przeszłości. Powracamy do roku 1460, niemiecki Lipsk, gdzie nasza dzielna koteria zmaga się z różnymi rzeczami. I ostatnio tych rzeczy działo się całkiem sporo. Poprzednio w Bliznach Przeszłości. Colin informuje Toma i Esther, że spotkał Annę w lesie oraz że coś dziwnego przyjechało z Afryki. Wszyscy idą na spoczynek. Kolejnego wieczoru Tom budzi Esther, pukając do jej pokoju. Tom pyta Esther, czy wybiera się z nim na spotkanie z Baltazarem. Esther znowu widzi jaguara w swoim pokoju. Postanawia udać się do Toma. Menrius odwiedza Colina, proponuje Colinowi udział w przesłuchaniu pojmanego księdza. Colin zgadza się. Więzień cały czas się modli, ale coś jest w nim dziwnego, ponieważ wszystkie próby przerwania modlitw kończą się niepowodzeniem. Jest jakaś niebieska poświata, która broni śmiertelnika. Tymczasem Esther próbuje Tomowi pokazać jaguara, ale ten nic nie widzi. Wraca Colin. On też nie widzi jaguara. Podczas rozmowy Colin sugeruje, że Esther powinna zamienić się w jaguara, ale ona zmienia się w Zulu. Jaguar, widząc to, znika. Przed wyjazdem na spotkanie z Baltazarem wszyscy udają się do sali tronowej. Esther chciała się pożywić. Tom i Esther wyjeżdżają powozem na spotkanie z Baltazarem. Dojeżdżają do kościoła, wita ich Baltazar. Czekają na potomkinię Baltazara. Tymczasem Colin miał udać się do podziemi, ale pojechał za Tomem i Esther. Obserwuje, jak dojeżdża powóz pod kościół, z którego wysiada znana już mu osoba – Annelise. I skończyliśmy na tobie, Colin. Tak. Za pomocą jakiegoś magicznego zbiegu okoliczności, albo twojego chorego skilla w udawaniu rzeczy, którymi nie jesteś, będąc ubranym jak absolutny rycerz szlachcic, udawałeś biednego żebraka pod opuszczonym kościołem, będącym siedzibą tajemniczego kultu wampirów. Tak. Trzeba mieć umiejętności. Lordship. Zrobię z ciebie lordship, to będzie zajebiste. I wracamy teraz. Do tamtej chwili. Karocy tego powozu. Wysiada kobieta, którą opisałem ostatnio. Nie za niska, nie za wysoka. Długie, ciemne włosy, bardzo piękna. I wiesz, że w przyszłości ta kobieta będzie twórczynią Toma, to Annelise. Co robisz, widząc ją? Przechodzę obok i patrzę na reakcję. Chcesz jakoś zamaskować to, że jesteś wampirem, czy po tak, prostu... Tak, użyjmy rumieńca, bo wcale nie czuć mojej... Dobra, to fair point. Kobieta wysiadła sama z tego powozu, on ruszył dalej. Gdzieś w połowie drogi od miejsca wysiadki i między kościołem stanęła i zwróciła się w sumie w twoją stronę obliczem, uśmiechając się do ciebie delikatnie. Odwzajemnie uśmiech. A co szlachetny pan robi w takiej godzinie, w takim miejscu?
Przechadzam się, droga pani. Rozumiem. Bardzo interesujące miejsce na nocną przechadzkę, muszę przyznać. A czemu? Cóż, tak biedna dzielnica. Tak obskurnie wyglądająca. Czasem lubię poucztować na biedniejszych. Rozumiem. Gusta są różne, nie mi oceniać. To jakie a pani gdzie się wybiera? Ja cóż, zwiedzam, można powiedzieć, ten tutaj opuszczony przybytek. Mam zamiar go może wyrenomować w dalekiej przyszłości. Ciekawe, ciekawe. A była już pani w środku? Nie zdarzyło mi się jeszcze. To może się przejdziemy. Cóż, z miłą chęcią zaakceptowałabym pańską propozycję, ale chcę przeprowadzić dokładne oględziny tego miejsca i uniknąć wszelkich rozproszeń, jakie mogłyby wyniknąć z pańskiej nadnaturalnej prezencji, jeśli mogę tak ująć. A ja bardzo chętnie pomogę w ekspertyzie, jeśli chodzi o nadnaturalne prezencje. Jestem dość dobry. Jestem w stanie w to uwierzyć. Widzisz, że ona tak się w sumie zamyśliła, zmierzyła cię wzrokiem. Teraz daj mi moment, wykonam sobie rzut. Będzie tak, tak. Ile masz siły woli, Colin? Dostępnej? Dostępnej? Nie wiem, czekaj, patrzę. Dwa, sześć. Okej. Okay. Kostki działają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Popatrzyła po tobie z góry w dół. Dalej próbujesz udawać żebraka? Ja nie starałem się udawać żebraka, znaczy, ja po takiego... prostu starałem się wtopić. Wtopić w tło. Przechadzać się, no nie? Okej. Okay. No, wyszło ci, ale nie do końca. Tak patrzy po tobie. A niech szlachetny pan mi powie. Jest pan tak. Jest ser osobą religijną? Wierzącą? Poniekąd. Jeśli mogę zapytać, jakie są pańskie wyznania? Wierzę w tych bardziej krwawych bogów. Wspaniale. Rodzina, tak. Rozumiem. Kulty krwawych bogów. Książka. Wampir. Nie. Wydaje mi się, że faktycznie mógłby mi się przydać ktoś pańskim zestawem umiejętności. Jeśli oczy mnie oczywiście nie mylą o pańskim pochodzeniu. Panie... A jakie pani zakłada? Cóż, ośmielam się twierdzić. Tego krótkiego czasu, jaki dany mi był na przyjrzenie się pańskiej wspaniałej sobie, że jest pan przedstawicielem klanu śmierci. Dokładnie. Rad więc jestem, że moje spostrzeżenia były trafne. Więc czy byłby może pan zaoferowany zrobić coś w imię wyższego dobra? Czemu nie? Zainteresowała mnie pani. Paniale. Więc ja nazywam się Annelise. Jak powinnam się zwracać do szlachetnego pana? Colin. Po prostu. Wspaniałe imię dla wspaniałego spokrewnionego. Również tak uważam. A no, czy ty podchodzisz do niej bliżej podczas tej rozmowy? A czemu nie? Okej, podszedłeś bliżej. No w sumie tak wystawiła rękę do ciebie, jak się przedstawiała. Ja delikatnie ją podjąłem i pocałowałem. Tam teraz gdzieś tam w tle, w duszy. Co się dzieje? A znowu to. Jakie flashbacki z przyszłości. O Jezu, czemu poczułem romantyczne uczucia do Colina? Co się dzieje? Znowu to samo.
Wracając. Więc zechce mi pan towarzyszyć do środka? Jasne, czemu nie? To, co pan zobaczy na miejscu, chciałabym, by zostało między nami. Buzia na kłódkę. Dobrze, ona... Ona tajemnicę dobrze się strzeże. Ona oferuje tak z boku rękę, żeby tak, no, iść z tobą. Tak, ja zabieram. Znaczy, biorę ją pod rękę i idziemy. Dobrze. Oboje kierujecie się do środka. Chodźcie do środka. Twoim oczom, Kolinie, ukazuje się na początku taki zwykły, stary, opuszczony kościół. Wchodzicie dalej w takie, można powiedzieć, głębsze jego rejony. Widzisz praktycznie egipską świątynię. I stojących gdzieś tam pod ścianą. Twoich przyjaciół rozmawiających z Baltazarem. Baltazar tak unosi ręce. Ach, moja wspaniała potomkini przybyła podejść, Annelise. Oj, z towarzyszem. Zapraszam was. Odwracacie się i widzicie The Man, The Myth, The Legend. Pan we własnej osobie. Kolinie, przyjacielu. Pozwolisz, tak, że spytam. Rozumiem, że raz to za mało. Dokładnie. Przechadzałem się zwyczajnie. Annelise się odzywa. Cóż, pan Colin zaoferował pomoc w pewnej sprawie, którą chciałem tutaj przekazać. A to, cóż, za moment, Baltazarze, mój twórco. No, rad jestem, że dane mi było znów ciebie zobaczyć. I kimże są twoi... Tak patrzy po tobie, to uroczy towarzysze. Ach, tak. Niedawno razem właściwie z panem Colinem, którego nie spodziewałem się właściwie tu zobaczyć, ale cóż, przybyli do naszego miasta za Karpat, jeśli się nie mylę, tak? Tak patrzę na ciebie, Ester. Przem. Jakby ktoś nie pamiętał, jak Baltazar wygląda. Nie, tutaj jest Baltazar. Jak przyszły obiad! Kto wie, kto wie. I cóż, pan Tom jest członkiem naszego naszej wiary. Z bardzo daleka, więc grzechem byłoby nie wprowadzić go do naszej niewielkiej społeczności tutaj, w tym rejonie. Rozumiem. Rozumiem. Cóż, miło mi was poznać. Ona się tak dyga. A przyjemność po naszej stronie. Jestem też. Tak Tom, rzuć sobie self-control, ja bym cię prosił. Ale proszę, ja ciebie bardzo. No, co? Wiesz, widzenie tutaj twojej stwórczyni... Ester tak zerka właśnie na Toma. Jest dziwne. I no teraz wiesz, że Baltazar jest twoim dziadkiem. Trudność 6. Ja tak spoglądam na jedno, na drugie, na jedno, na drugie. Ja pierdzielę. Zachowujesz fason, kamienna twarz. Uśmiech tak jak wcześniej. Nie można przez ciebie przejrzeć. Ale w środku krzyczysz. Internal screaming. Dobrze więc, siądźmy proszę tutaj. Wskazuję na taki zdobiony stół. Bardziej przy ścianie, przy takiej dość sporej figurze Boga, którego Tom oczywiście... Ze złota oczywiście, bo jakżeby inaczej. A w miejsce oczu ma dwa... Były rubiny, tak. Rubiny są czerwone. Mhm. Siadacie. Ja podchodzę, rozumiesz. Odsuwam krzesło, dosuwam krzesło, nie? Full gentleman. Jakie krzesło? Nikt mnie nigdy takiego nie widział.
Nie, nie. Baltazar siada przed tym posągiem, w sumie. Są więc, moi drodzy, sprawy, które chciałbym omówić i ufam, że mimo tego, iż jesteście z daleka, wspomożecie naszą społeczność, naszej wiary tutaj. Do ciebie się zwraca to oczywiście. No, staramy się zrobić co w naszej mocy. Wspaniale. Więc wpierw, analizę chciałaś podzielić się z nami pewną sprawą, jeśli się nie mylę. Ach tak, oczywiście. Oczywiście na stole, jak coś, to stoi dalej te takie kryształowe kieliszki otrzymaliście i tam te buteleczki stoją i parę tych kamiennych stworzonek, które wcześniej je nosiły, które, jeśli się nie mylicie, nalałyby wam, jakbyście po prostu skinęli palcem. Przypomnij mi, to jest z domieszką, że tak to ujmę, taką lekko alkoholową? Czy to jest po prostu, to jest to piwo syntetyczne, czy to nie jest to? To nie jest to, to jest ludzka krew. Okej. Okay. Tylko wzbogacona w jakiś sposób, którego wcześniej nie dane ci było kosztować. Okej, okay, no to w takim razie... Wskazałaś palcem na kieliszek, jeden z tych stworzonek... Ja też. Dwa stworzonka podniosły się, jedno wzięło jedną butelkę, drugie drugą. Nalało wam, nalało tobie, Ester, nalało tobie, Colin. I sączycie sobie powoli. Jeśli macie jakieś braki puli krwi, to jeden punkt jak coś. Za taki ten kieliszek. Bardzo sycące. Więc cóż. Podróżowałam dość daleko i długo w poszukiwaniu artefaktu, który nasz posłaniec, naszego Boga, prosił. Nie udało mi się go znaleźć, ale wiem, gdzie on obecnie jest. I właściwie jest w tym mieście, w którym obecnie my przebywamy. Jeśli się nie mylę, jeśli mój informator mówił prawdę, a jest dość zaufaną mi osobą, ma go niejaka Aedis. No tak patrzę w stronę Ester, to z powrotem na Annelise. A o jakim artefakcie właściwie mówimy? Teraz Baltazar się odzywa. Ach tak, nie wprowadziłem was pierwszą sprawę. Nasz Bóg Typhon Trismegistus zesłał nam posłańca około 10 lat temu. Nie umarłego jak my, ale w inny sposób. On zlecił nam odnalezienie elementów do pewnego rytuału, które miałoby pomóc przeżyć moc naszego Boga, jego wpływ, jego wiarę na ludzi na praktycznie całym świecie. Ty, mierzę go spojrzeniem. Chciałbyś coś dodać, drogi Colinie? Kim jest ten posłaniec? Nieumarły, lecz inaczej. Posłaniec jest jednym z tak zwanych Apepnu. Nieumierających z dalekich stron. A ten artefakt i pewien rytuał? Artefakty niezbędne do rytuału gromadzimy tutaj już od jakiegoś czasu. Mamy 5 z 6 potrzebnych. Są one obecnie ukryte. Ostatnim jest pewien kryształ, który podobno, jeśli posłaniec zdradził mi całą jego moc, jest w stanie władać nad czasem w samym sobie. I wysłałem moją drogą potomkinię, by go odnalazła. Ale jak okazuje się teraz, jest tutaj. W rękach
panienki Aedis. Intrygujące. I tak się zanurzam w rozmyślaniach. Nad czym rozmyślasz, Colin? Pytam się... Pytasz się czy się mnie? Się ciebie. Okej, okay. To chcesz się zapytać. Czy jest tu jakaś oferta magów? Oferta, ten, zgrupowanie. Pytasz się mnie jako mistrza gry, tak? Nie. Baltazara w sensie. Tak. Odzywa się. Annelis zamiast Baltazara. To jest właśnie druga sprawa, którą chciałam poruszyć tutaj. I do niej właśnie ty, Colinie, Sir Colinie, będziesz niezbędnie. Mam Słucham. Takie wrażenie. Czy obiło wam się o uszy już może nazwa Nefandi? Tak. Czy obiła się nam o uszy? Inteligencja, okultyzm. Oczywiście. Let's 8. go. Let's fucking... Okrutnie. Ósemka mówisz. Dobra. Teraz to się dusi za karę, gruźlica. Nie no, to obiło się, obiło. Zero, ale nie bocz. Wydałeś siłę woli, Tom? Nie, to jest po prostu, jak jest jeden sukces, to nie ma bocza. Ale jest przynajmniej jeden sukces. To wyzerowany. If you say so. Czyli tylko tobie, Colin. Obiłeś to o uszy. Halo? Niestety tak. Nie zdarzyło się. Annelis teraz. Mimo sobie. Wyjaśnia. Nefandi, jeśli dane dobrze mi było zrozumieć, to nie tyle sekta, co szersze pojęcie na śmiertelnych magów parających się mocami piekielnymi, tudzież, jak my to nazywamy, infernalizmem. Wiadome jest mi, że są w tym mieście małe ich ugrupowanie. Problematyczne jest to, że chcą przebudzić śpiącego nieopodal tężnego demona. Wiadomo jakiego? Niestety imię tego bytu nie zostało mi ujawnione przez moich informatorów. Baltazar tak się widać, że zamyślił. No, słyszałem o tym, myślałem, że to jedynie plotki. Ryszard faktycznie wspominał coś o podejrzanym ugrupowaniu w mieście. Ester, tobie klika coś. Mi klika. A co dokładnie mi klika? Podejrzany... Tak. Okej. Okay. I teraz analiza zwraca się do Colina. Więc cóż, trzeba będzie zlokalizować ich. I cóż, unicestwić ich, udaremnić ich działania. Gdyż mogą zakłócić przebieg naszych planów. Natomiast pozwolicie, że spytam, w jaki dokładnie sposób miałby działać rytuał z tą szóstką artefaktów? Rytuał jest znany tylko wysłannikowi naszego Boga. Ma tutaj przybyć za, o ile się nie mylę, podczas pełni. By sprawdzić nasz postęp, będę musiał poinformować go, że wiemy, gdzie znajduje się ostatni element podanki. Tylko wypadałoby też go posiadać. Musimy więc skupić się na jednym celu, choć
Nie ukrywam, że oba są równie istotne. Cóż, personalnie bardziej martwiłabym się o, jak każdy zresztą pełny zmysłów wampir, bardziej martwiłabym się raczej o infernalistów. To jest bardzo słuszna postawa, panienko Ester. Zagrażają nie tylko naszym planom, ale całej naszej społeczności. Jeśli pogłoska o demonie jest prawdziwa, to byt ten może przysporzyć niemałego zamieszania nie tylko tutaj, ale i na całym kontynencie, bądź nawet świecie. Widać, że Baltazar jest zamyślony. Annelis kinęła palcem. Figureczka nalała i ten też zamyślona pije. Baltazar się odzywa. Sugestie? Tak patrzy po was wszystkich. Ja myślę, że nasz kolega z cmentarza miałby coś do powiedzenia w tym temacie. W sensie? O kim mówisz, Colinie? Pan jest w złotej masce. Colin, szybkie pytanie. Ty w ogóle już u niego byłeś? Widziałeś się z nim? Nie, ale wiem o nim. Ale nie powiedziałeś mi na tyle, że wiem. Ale... I don't think you do, bo powiedziałam ci to prywatnie, pamiętaj o tym. I mówił ci o nim jeszcze ten z piwnicy. Ale nie wiesz o nim, kim jest, że nie tak spotkałeś go. A to nie, nawet nie jest ten. Wiesz, nie że o to jest, chodziło. Wiesz, że jest Nosferatu. Okay. Wiesz, że jest Nosferatu. Jest Nosferatu, więc oni mają informacje. To nie rozumiem, okay, o co chodzi. Dobra. Ja już byłam jak nie, zejść z tego. Ale jest. Tego jegomościa ci chodzi. Nie ukrywam, że on izoluje się dość od reszty naszych pobratymców. Ale z tego, co mieć. Z tego, co wiem, to i ty, Tomie oraz panienko Ester byliście u niego kilka nocy temu. Choć raczej miało to miejsce z konieczności niż z tego, że była to dobrowolna przyjacielska wizyta. Rozumiem. Niemniej jednak przetrwaliście, nazwijmy to. Czy rzuciło się tam wam coś w oczy? Mogłoby kierować gdziekolwiek? Coś, co mogło pomóc by? Bądź może zawarliście z nim jakąś relację, która sprawiłaby, że chciał podzielić się informacjami? Ja nie miałem okazji zbyt wiele czasu spędzić z tym jegomościem, więc nie wydaje mi się, żeby coś odnośnie jego osoby się tak rzuciło w oczy. Rozumiem. Jedyne to, już wydaje mi się, wspominam, ale banda wilkołaków, która nas goniła z jakiejś przyczyny, nie była w stanie wejść na ten cmentarz. Coś tak. Je powstrzymywało. Cóż, jestem świadomy, że owy Nosferatu para się tukami Tremer. Optymistycznie. To nie zmienia faktu, że je zna. I mógłby faktycznie w pewien sposób pomóc w naszym problemie. Jeśli chodzi jednak o problem artefaktu, wydaje mi się, że mam zarys planu, jak można by go rozwiązać. Miało to zostać w sumie między najbliższymi na dworze księcia. Dotarła do was informacja o nadchodzącym balu? Nie. Nie wydaje mi się. Nie przypominam sobie. Cóż, nie dziwię się.
W dużym skrócie książę ma właściwie podczas pełni, czyli właściwie jutro, zamiar urządzić wspaniały bal na swoim dworze, w swoim zamku, na którym, nie ukrywam, zaproszeni będą wszyscy znani mu i lojalni bądź zaufani, pokrewnieni, cieszący się jego szacunkiem. Tym także może być to Nosferatu w złotej masce, ale zwłaszcza panienka Aedis. Wtedy moglibyśmy jakimś sposobem odebrać artefakt, bo ktoś musiałby się do niej wystarczająco zbliżyć i fizycznie, i cóż, personalnie. Z tego co wiem, jest dość zamkniętą, zimną osobą. Woli towarzystwo swoich kwiatów i książek niż kogokolwiek innego. Sugestie? Czy zakładamy, że będzie miała w ogóle ten przedmiot w sobie? Wątpię, czy trzymałaby tak istotny artefakt przy sobie na balu. Wydaje mi się, że co najwięcej wie, gdzie on jest, jeśli jest w jej posiadaniu. Najpewniej ukrywa go albo gdzieś na zamku, bądź w jego pobliżu. Więc jednak wizyta na cmentarzu będzie potrzebna. Hester? Tak? Rzuć sobie proszę inteligencja awareness na początek, trudność będzie 8. Willpower. Jeden. Dwa. Bo willpower. A, faktycznie. Jeśli mowa jest ogólnie o kamieniu, który podobno już ma wpływ na czas, to by wyjaśniało pewne rzeczy, które spostrzegłaś, będąc w otoczeniu Aedis. Okej. Jej dziwny sposób poruszania się, jej... może nawet jej zdolności wpływania na twoje emocje. Może nawet to, co może ona zrobiła z kwiatami na tamtej polanie, tamtej pięknej nocy. Ona coś zrobiła wtedy z kwiatami? Pierwszy raz, jak byliście na tej polanie. Ci tremercy przyszli. Aha, czyli to ona je naprawiła. Być może. Okej. Na to wszystko by wskazywało. Okej. No ten. Bo jeśli dobrze pamiętam, to mówiłem, że one nie wróciły do życia, w sensie jakby rozkwitły na nowo. Jakby cofnęły się do stanu sprzed uszkodzenia. Okej, dobra. I didn't realize. Okej. Ale kropki połączone, okej. I coś jeszcze rzucać dalej? Czy... Nie. Okej. Tyle. Cóż, kto podejmie się zadania zbliżenia się do pani Aedis? Patrzę po was. Eneliza oczywiście odmawia, bo ona jej praktycznie nie zna, więc tak pojawiłam się i cóż. Nie byłoby to taktowne, ani wiarygodne. Czy nie twierdzał wasz mość dopiero przed chwilą, że najlepiej skupić się na jednym z zadań? To fakt. Myślę, jednakże że... bal jest już jutro. A Aedis, z tego co wiem, nigdzie się nie wybiera z tego zamku. Nosferat natomiast nie bywa w nim często i ze swoich doświadczeń z nim, niewielu,
ale z samych doświadczeń z nim oraz samego księcia z nim, czyli jego zachowań przy nim, wnioskowałabym, że dużo trudniejsze i jednocześnie ważniejsze będzie opracowanie dobrego pomysłu na zyskanie jego sympatii i jego zaufania i jego informacji przede wszystkim w tym krótkim czasie, jaki będzie nam dany, gdy będzie tutaj. O ile będzie tutaj. Trafne spostrzeżenie, panienko Ester. Tak, pozwolę sobie, Baltazarze, dodać, muszę się z Ester zgodzić z innego dość prostego powodu. Jestem niemalże pewien, że kimkolwiek by osoba, która by miała pozyskać od niej ten artefakt, nie była. Cóż, myślę, pani Aedis, kiedy tylko zorientuje się, że utraciła ten artefakt, zrobi wszystko, co w jej mocy, by tą osobę uśmiercić. Więc nie wydaje mi się, żebyśmy, aż by było rozważnym w obecnej sytuacji, podejmować takie ryzyko. Słuszna obserwacja. Panią Aedis, bez wątpienia, ze względu na wszystko, co o niej wiemy, plan będzie potrzebny jednak długoterminowy. To nie może być coś, co zdziała szybko. Po pierwsze, jest to mimo wszystko kobieta. A po drugie, jest to bardzo zimna i bardzo zdystansowana kobieta. Bez wątpienia również inteligentna, jeśli powierzono jej taki artefakt. W związku z czym absolutnie nie można tego ponaglać. Myślę, że jeśli zależy nam na tym, by rytuał ten przeprowadzić i by nie ryzykować jej zniknięcia bądź utracenia stricte szansy na odnalezienie artefaktu, musimy nastawić się, przynajmniej w jej kwestii, na odpowiednio długi okres tego podchodzenia i oczekiwania. To może potrwać tygodnie, miesiące, miejmy nadzieję, że nie lata. Aczkolwiek nie należy wykluczać takiej opcji, biorąc pod uwagę, po pierwsze, właściwy, tak to ujmijmy, sposób zbliżania się do według norm, zbliżania się do siebie według norm socjalnych, zarówno między panami a nią, a mną i nią. Więc trzeba być nastawionym cierpliwie. Zdecydowanie mniej cierpiącą zwłokę jest właśnie sprawa infernalistów. Baltazar się zamyślił na chwilę. Macie słuszność, przyjaciele. Macie słuszność. Cóż, w takim razie niezwłocznie trzeba będzie udać się do owego gomościa w złotej masce. Cóż, i mając, tak, miałem się tam wybrać. Mając nadzieję, że będzie chciał podzielić się informacjami. Równie dobrze można właśnie poczekać na jutro i w międzyczasie opracować strategię tego, w jaki sposób najlepiej próbować się tym zająć. Od której strony to ugryźć. Też słuszność. Mogę też w międzyczasie zapuścić duchy do poszukiwań. Magiczna energia zostawia ślady. Oczywiście. Natomiast co do zapuszczania, jeszcze samego wyruszania do jegomościa, nie zapominajmy, iż jest to 3 godziny drogi stąd, około. A las jest pełen garu. Jeśli dane jest mi wierzyć plotkom, ma pani tego rodzaju przepustkę przez las, panienko.
Baltazar. On był taki grzeczny, opowiadał. Być może mam swoją drogę przez las. Niemniej. To nie jest droga, którą warto się zapuszczać, gdy, tak jak dopiero przed chwilą wspominaliśmy, z innych również powodów, lepiej wymyślić teraz, jak to ugryźć, niżeli pchać się 3 godziny przez las, zostawiać tam, nie daj Boże, na noc. Na dzień. Na dzień, oczywiście. Na sen. Tak więc... A moją przepustką przez las niech się pan nie martwi. Znajomości są, jak zakładam, sam pan wie, niezwykle ważną do przeżycia, przydatną w tym przeżyciu rzeczą. Rozumiem. Cóż, w takim razie, w dzisiejszym balu proponuję zebrać jak najwięcej informacji. W miarę możliwości oczywiście. I rozumiem, że wszyscy będą na niego uczęszczać? Niegrzecznym byłoby nie pojawić się na takiej uroczystości. Dobrze. To idealna okazja, bym właściwie mógł przedstawić ciebie, księciu, moja droga. Wskazał na Annelizę teraz. Ona skinęła jedynie głową. Stały interesujące czasy, muszę przyznać. Wszystko staje na głowie. A, oczywiście. Prawie zapomniałbym. Czy w waszych wojażach przez las natknęliście się może na coś, oczywiście pomijając wszelkiego rodzaju zmiennokształtnych, coś niespotykanego? Myślę, że warto wspomnieć nie tyle o samym lesie, ale o tym, co i poza lasem. Kolinie, zechcesz wspomnieć o pewnej istocie. O pewnym niezakołkowalnym... A tak, tak, tak. Spotkałem na swoim... na swoim spacerze przez las. Pewnego zmiennokształtnego z Afryki. A bardzo bliskiego krewnego naszego. Zmiennokształtnego? Ciężko bardzo. Afryki. Z wyglądu taki. Mówimy tutaj o zmiennokształtnym pod kątem zmiany formy, nie stricte o jego pochodzeniu. Tak, tak, jest spokrewnionym. Ale posiada bardzo ciekawe zdolności. Kainita z czarnego lądu. Nie da się go zakołkować. Transformacja. Poza tym niewątpliwie posiada również pewne błyszczące czerwienią oczy, które spoglądały na nas z innego z dachów, gdy tutaj podróżowaliśmy. Chciałem o tym wspomnieć. Prawdopodobnie to coś nas obserwował w trakcie podróży. Tutaj w mieście? Tak, tak. W mieście. Tak, jest typowym łowcą. Widziało, że tu jedziecie? Czy widziało, że stricte tutaj? Ciężko powiedzieć, zniknęło z dachu po drodze około 10 minut przed dotarciem tutaj. Może 7. Czy nas tutaj widziało? Być może. Ciężko powiedzieć, tak czy siak, jest do eliminacji. Tak, cóż, eliminacja tego stworzenia powinna nastąpić jak najszybciej to tylko możliwe. Jeśli wierzyć, o nim słyszałem.
Kajenita z czarnego lądu. Z wyglądu trochę na Sferatu, a nie do końca. Dużo wyższy, bardziej umięśniony. Typowy łowca, jak mówiłem. Co do naszych wojaży w lesie. Jestem niemalże pewien, że o tym Baltazarze już słyszałeś, ale dosłownie jak na wstryknięcie w jednym momencie byliśmy w jednej części lasu, potem w innej, w okolicach tego cmentarza. No tak, słyszałem o takim miejscu w lesie. Sam nigdy tam nie byłem, ale... Nie wykluczam, że jest to miejsce powiązane... Hej. Najpewniej. Barwne te okolice, barwne. Macie tu fej? Nie spodziewałbym się. Chcesz rzucać charyzma Subterfuge, Colin? Tak. Śmiało. Co masz wyższe, manipulacja albo charyzma plus Subterfuge? I to będzie to przeciwstawne z Baltazarem. Ojejoj. Ojejoj. A on wiesz, miał dość. Never bullshit a bullshitter, pamiętaj. A, spoko, mam całe dwie kości. Trudność 6 oczywiście. Oh man. Oh man, rzucaj, śmiało. Prawda. Śmiało rzucaj. Co? Czemu samo subterfuge rzuciło? Nie wiem właśnie, nie był atrybut zaznaczony. Był zaznaczony. Znaczy nie, tutaj wyżej rzuciło mu. A, faktycznie. Dziwne. Bez sensu. Julius. Cóż, Baltara na ciebie popatrzył. Jest coś, czym chciałbyś się jeszcze z nami podzielić, Kolinie? Odnośnie omawianego teraz tematu? Kolin zwyczajnie zna się na prezencji fej. W związku z czym, po prostu będąc z nami w tamtym miejscu, wie o tym, iż tam byłem. Proszę wybaczyć mojego sajka, z niestety ma do tego tendencję, gdy przychodzi do tego właśnie tematu. Aż rozumiem. Tak, trochę wiem o śnieniu. Intrygujące. Baltazar tak wygląda przez jedno z okien, które jest kawałek za tym miejscem urządzonym, za rozbitym witrażem, można to nazwać. Wygląda na to, że nasze spotkanie musi dobiec końcowi na tę noc. Cóż. Więc podsumowując. Pokrywany z czarnego lądu musi zostać wyeliminowany jak najszybciej. Jest zagrożeniem. Jego cele są nam nieznane i o ile nie są związane z naszymi, nie powinny nas interesować. Bardziej bym się interesował tym, kto go wysłał. Zachowuje się jak pies gończy. Również interesująca sprawa, ale cóż. Podróż do tereny Nosferatu będziemy musieli odbyć ją w najbliższych nocach. Znając ich naturę, jeśli macie jakieś tego rodzaju sekrety, którymi możecie się podzielić takim jak on, jestem pewien, że wymiana informacjami zachęci go do wyjawienia swoich. Ja również dorzucę swoje na szale. Jest to w końcu sprawa dotycząca nas wszystkich. Oczywiście. Cóż, myślę, że jesteśmy w stanie wyłuskać coś własnego, natomiast bez wątpienia przygarniemy chętnie również. Każdą pomoc. Jakkolwiek to nie zabrzmi, właśnie każdą pomoc. Dobrze. Co się tyczy jutrzejszego balu, ja oczywiście zjawię się na nim razem z Annelies. W miarę możliwości trzeba będzie zebrać informacje,
jeśli chodzi o panienkę Aedis, jeśli nie zdobyć artefakt, to przynajmniej... kierować nasze poszukiwania w tą stronę. Może ktoś zakradnie się do jej komnat. Cóż, to też jest możliwość. Pamiętajmy o jej inteligencji. Ale jestem jej świadomy, dlatego wybiorę odpowiednią osobę na to zadanie. Jednak bardziej mi się wydaje, że będzie miała ten artefakt przy sobie, ukryty jako brosze bądź łańcuszek. Nie jest to niemożliwe, drogi Kolinie. Cóż. Mniejsze spotkanie uważam. W takim razie, jeśli nie ma nikt nic więcej do dodania, za zakończone. I oczywiście w drodze powrotnej wypatrujcie i naszego gościa z Czarnego Lądu, jak i potencjalnych mrocznych magów. O ile się nie mylę, Ryszard wysłał za nimi tego rodzaju pościg, bo nawet swoich dwóch zakapturzonych towarzyszy. Więc to może trochę komplikować sytuację z naszej strony. Ciekawe, kim oni są. Tego niestety nie wiem. Wiadomo jedynie, że są z klanu czaroksiężników. W takim razie to by było na tyle. Widzimy się w takim razie w zamku. Życzę miłej nocy wam wszystkim, przyjaciele. Tobie również, Baltazarze. Stajecie. Cóż, czy wracasz z nami, czy... Muszę załatwić jeszcze jedną rzecz w pewnym miejscu po drodze, więc pójdę osobno razem z Anelis. Oczywiście. Wszyscy wstajecie. Wznosicie ostatni toast za powodzenie. Kierujcie do wyjścia. Karoca czeka na was. To jest ta sama karoca, która tutaj przywiozła tą miejsce. Okej. Okay. Ciebie, Colin, jeszcze przed wejściem, jak reszta już poszła trochę dalej, przed wejściem do tej kaplicy, do kościoła, na bok bierze Anelis. Naprawdę miło mi było pana poznać, Sir Colinie, i rad jestem, że dołoży pan twoje ręce do naszej sprawy. Z wielką przyjemnością. Oby to nie był jedyny raz. Również mam taką nadzieję. Będę z utęsknieniem czekał na nasze następne spotkanie. Tom, ty chcesz to słyszeć, Tom? Wiesz co, ja tak jak mówiłem, Tom nawet jak usłyszy, to he wouldn't mind, he's into that shit. Okej, okay, czyli jak słyszysz, to dobrze, że nie masz tego rumieńca życia, bo w spodniach miałbyś ciasno. Anelis złożyła delikatny pocałunek na twoim policzku, Colinie. I cóż, poszła razem z Baltazarem do własnej karocy. Jak ty chcesz, ty masz konia tutaj w ogóle. Więc chcesz jechać razem z resztą, czy na swoim? Ja mówię, no ja muszę jeszcze załatwić, tak jak mówiłem, duchy, także przejdę się. A na zamku, droga Ester, musimy porozmawiać. O, cztery. Definitywnie. Oczywiście. Bez wątpienia, Colinie. Dobrze więc. Każdy z was jedzie w swoją stronę. Ty, Colin, jedziesz na swoim koniu. Ester i Tom do karocy. A więc, zaczniemy w sumie od Toma i Ester. Jesteście w tej samej karocy. Chyba tej samej. Tak wam może się wydawać. Jest w sumie podobna. Jedziecie. Tą samą drogą, którą tu przyjechaliście w sumie. A może inną? Cóż. Ester, mam do ciebie pytanie. Ester odpowiada ci w swoim natywnym języku.
i pytacie, a jakie? On na razie odpowie po niemiecku, bo to nie jest nic takiego bardzo, nazwijmy to, co powinno być tylko dla odpowiednich uszu. Jeśli, kiedy dojedziemy do zamku, mogę cię poprosić na moment na rozmowę w cztery oczy? Este ci odpowiada już po niemiecku, że... Owszem. Święcie. Natomiast po tym spytać się znowu w swoim natywnym, w jakiej sprawie? Tej rozmowy tutaj. I tutaj Tom odpowie w języku Ester. Domyśl się! O której rozmawialiśmy z Baltazarem i z Annelies. Oczywiście. Odpowiada ci znowu po niemiecku. W takim razie myślę, że tą resztę drogi będzie po prostu obserwował, czy znowu te oczy tam ich nie śledzą. Ester również w takim razie. A ty nie chciałaś, Ester, o coś też zapytać? Nie, ja myślałam, że pogadamy o właśnie tej kwestii, ale nie. Okay. Myślę, że Ester jednak poczekasz, się spotkają te oczy, że tak powiem. Percepcja alertness w takim razie. Percepcja alertness. Tak, i to będzie przeciwstawne. Lepne. Ja, aha. Cztery. Wow! Wow. Ale ja tu mam dobrą pulę na to. Percepcja alertness. Roll. Wow. Mamy po jednym. Wow. Wspaniale. Ale mocą nas obu mamy dwa. Jest spokojnie. Nie widzicie nic. Tyle dobrze. Żadnych mnichów też nie widać. Przynajmniej my ich nie widzimy. To na to rzućcie sobie jeszcze raz, a trudność będzie 7. Po ale prostu. To jest alertness to... czy awareness? Alertness. To będzie nieprzeciwstawne. Okej. Okay. Dlaczego mnie te kostki już nie kochają? Yeah, yeah, let's go! Yes! Nie widzicie żadnych mnichów. Dobrze. Bo, albo się ukrywają, albo ich faktycznie nie ma. Albo już poszli im wypływać. Jedno z wielu. Tymczasem... Colin. Ja? Nie musiałeś jechać daleko od tej kaplicy, żeby dotrzeć na jakiś taki bieda cmentarz. Jesteś. Prosty płot. Nagrobki. Uschnięte drzewo. Le. Na którym chyba ktoś się kiedyś powiesił, bo jeszcze resztka liny tam jest. Rozglądam się za piórkami. Ty widzisz, dalej masz ten DevSight aktywowany, tak? Cały czas. Okej. Okay. I po prostu je widzisz. Oczywiście. Ta resztka liny dziwnie się świeci, tak pobłyskuje. Biorę. Podchodzę, zdejmę sobie. Najpierw byś musiał sięgnąć. To będzie w takim razie Dexterity Athletics na wspięcie się albo doskoczenie na drzewo. Chcesz wspiąć czy doskoczyć? Czy coś innego? Obojętnie. No to na wspięcie się Dexterity Athletics, na doskoczenie Miła Athletics. Dobra, to doskoczenie. Śmiało. Cześć. No tak, to nie jest jakieś trudne. Yeah. 3. Okej. Okay. Udało ci. Poskoczyłeś, chwyciłeś, zerwałeś tą linę razem z tą kruchą gałęzią. To nie był jakiś problem, odwiązałeś ją. Faktycznie masz pobłyskującą linę i po jej aurze faktycznie wiesz, że to jest pióro.
podążam za nim. Prowadzi cię on w sumie na drugą stronę tego drzewa. Tu musiałbyś przejść dookoła. No to idę i rozglądam się za tym nieszczęśnikiem. Widzisz eteryczną postać, przezroczystą, taką lekko niebieskawo-zieloną. Wygląda jak 10-letni chłopiec. Chłopcze. On ma patyk, fizyczny patyk, tak turcha martwego szczura. To podchodzę i tak kucam. Nie wydaje się, żeby zwracał na ciebie uwagę. Nie chcę go zjadać. Nie mam kąpela, kurwa, to nie piątka. Jak to tu działało? Boże święty. To chcesz, żeby cię słuchał, tak? O, kąpel. To jest inna ścieżka zupełnie. Musiałbyś znać jego imię poza tym. Znaczy, chcę, żeby mnie posłuchał, co ja chcę powiedzieć. To możesz mówić. Twoja lina, młody? Tak się odwraca. Pokiwał głową i wrócił do szczura. Nie? No to chodź. Jak ty mi pomożesz, to ja ci pomogę stąd dostać się w stronę tego światła wymarzonego. Tak pokazał, pytająco palcem w niebo. No tam. Przechylił głowę. No charyzma i subterfuge albo empatia. Obojętnie. Bo masz zero w każdym tak. Ha, jest sukces. Jak? Zero. No jak? 6 na habu, 1. Możesz przerzucić. Za willpowera, nie? Tak, 2 kostki wtedy przerzucasz, bo nie masz więcej. No dobra. Przerzucę jeszcze raz. No. To jest 1 sukces. Chłopak patrzy na ciebie. Popatrzył na szczurka. Pokazał na szczurka. No tak co z nim? Chcesz go zabrać? Nie, ty... No to w kieszeń go biorę. Odłożył. Nie odłożył patyka. Podniósł się. Ja. Może nie 10 lat, może nawet młodszy być. W sumie tak wstał, jest dość niski. Ledwo sięga ci do biodra. To mówię, dawaj, chodź na barana. I jeb go na plecy. I jedziemy na kuniu. Okej. Okay. Wracamy na zamek. Okej. Okay. Wracacie na zamek. Tom i Jester. Wasza podwózka wysadziła przed zamkiem. Przed samym wejściem. Niedaleko tego pola, na którym Aedis zwykle siedzi. Tej polany. Wysiadacie. I idziecie do środka, tak? Tester widzisz, że Aedis znowu tam siedzi na tym swoim kamieniu i chyba coś czyta. Jest daleko, więc nie jesteś w stanie określić, ale wiesz to. Okej. Okay. No, I'm not approaching. Ja mam sprawy do omówienia w... Oczywiście. Idziecie do zamku. W sumie niedługo po was, jak już wysiedliście i idziecie, słuchajcie, tu pod konia. Dosłownie obok was. Podjeżdża na koniu Colin. No witam. Widzisz, że nad jego głową lewituje patyk. Colin?
Co? Dlaczego masz nad głową patyk? Bo teraz jestem samotną matką. Znalazłeś ducha. Jest to maskarady, nie ma. Tak. Okej. No, jest tam z 8 lat chyba. Okej. Nie chcę ci nic mówić, ale mam do ciebie jedno pytanie. Jak chcesz wytłumaczyć lewitujący wokół ciebie patyk? Ty już wjedziesz do środka? Nie zamierzam. Oczywiście. Dobrze. Głupie pytanie w takim razie. Widzisz, Colin, no bo czujesz bardziej, że ten mały tak cię trochę lekko ciągnie za włosy, jakby chciał zwrócić twoją uwagę. No, patrzę do góry. Wskazał patykiem na Ester. Jak wcześniej się nie odzywał, absolutnie. Zrobił takie... miau. No. Ale nie wie jak. Co? Widzisz, że ten patyk na ciebie wskazuje, Ester, nie? O co chodzi? Mówi, że jesteś miał. No kotem, kurwa. Colin, to chyba nie jest to, nad czym teraz się zastanawiamy. On znowu cię tak tegnął za włosy. I tam tym patykiem tak stara się pokazać na tą kieszeń, gdzie szczura schowałeś i potem na Ester. Masz, młody ci daje. Wyciąga martwego szczura. Kazał mi go zabrać, to prezent. Wiesz, że on jest wybebeszony. Otworzony, nie? Jelito to małe tak wychodzi. Krew jest zaschnięta absolutnie, jest sztywny. Sierść jest też sztywna, taka trochę lepka od czegoś. Widać, że z pyska mu coś ciekło, jak umierał. I ma kawałek ogona udziabany. Czy ja mogę stwierdzić, czy on miał wściekliznę pH? Ten szczur? Tak. Ile masz w medycynie? Dużo. Konkretnie. 4. Miał wściekliznę. Czy masz może tą chustkę? Myślę, to może jakąś mieć. Każdy z nas powinien mieć. Ty sama miałaś parę chustek. W końcu rozdajesz je strażnikom. Dostałam tylko jedną. Zacznijmy od tego. Wyciągam jeszcze swoją. Tam mam podwójnie. Wyciągam łapki po szczura. A ja tak daję delikatnie. Ja tak tylko zabijam zapytam. Tego szczura. Jak ten szczur jest wybebeszony, tak? Mm-hmm. To wygląda, że go coś w taki sposób zabiło, czy on jest wybebeszony, tak jak, nie wiem, dzieciaki na biologii żaby kroją? Tak, ten drugi. Masz, Colin, wrażenie, że to wybebeszenie, nie sam zgon, ale wybebeszenie raczej było sprawką twojego pasażera. Nie no, ja to wiedziałem od początku, przecież bawił się nim. Okej. Okay. Chyba cię lubi. Ester tak skiwa głową. A no tak, bo wy nie macie tego lusterka już. Zrobię wam... Nie, chuja nie zrobię, tu nie ma obsydianu. Kolinie? Masz kolegę w piwnicy. Kolinie? Nie posiadam na razie rzeczy, znaczy miejsca, w które mogłabym ten piękny podarunek odłożyć, czy... Byłbyś w stanie przechować go na ten moment. A skąd ale nie można tak oddawać prezentu. Ależ ja nie oddaję, ja go nie mam gdzie włożyć. A no tak, bo ty nie masz kieszeni. Ale niestety problem, ja też nie mam. Problem, nie tylko tego tysiąclecia, uwierz mi. Ale to nie te czasy, ja też nie mam kieszeni. To gdzie go miałeś? Przepraszam cię bardzo. Masz kieszeń. Znaczy, Colin dookoła, tak samo jak Tom. Mam taki pas i tam takie małe sakiewki dookoła. Takie pierwotne kieszenie, nazwijmy to. No to masz, ja ci pożyczę sakiewkę. Daję ci sakiewkę. No pakujesz szczura do środka, wiążę ją i trzymam w ręce. Okej.
Rozumiem, że kierujecie się na zamek, tak? Tak. Okej, okay, dalej z lewitującym patykiem nad głową Colina. Idziecie, on jedzie na koniu. Kiedy wchodzicie już na dziedziniec, tam Colin odstawia konia. Niektórzy tam się gule służący patrzą tak na was. Colina głównie z tego, co widać. Ale starałem się tak... To jest... Estel patrzy na wszystkich wzrokiem, nie kwestionujcie naszych metod. Jak widzą, że się na nich patrzysz, tak... To... Nie no, starczy, już nie... że ja tam będę przechodził, oni się będą bali. Estel to już nie tak ważne. Pęzno. Nie mają psychy nic powiedzieć. Tyle dobrze. Kiedy wchodzicie już do samego zamku przez bramę, pierwsza osoba, którą widzicie, w sumie stoi i rozmawia z tym strażnikiem, którego ty, Esther, tak lubisz, jest Berard. Z Fryderykiem rozmawia Berard. Nice. A, jesteście, szukałem was, moi drodzy. A. W jakiej już to sprawie, sir? Widać, że zauważył ten patyk. A potem sobie przypomniał, kim ty jesteś, Colin, więc tak... Nieistotne. Rad jestem, by móc w końcu to powiedzieć. Zapraszam was w imieniu księcia na jutrzejszy bal, który odbędzie się tutaj w zamku. O? Nie umieszkamy przyjść. Rad jestem. Myślę, że nie będziemy mieć daleko. To prawda, droga panienko. I jeśli mogę się ośmielić, chciałbym, by poszedł do ciebie, zabrał twoje dłonie w sumie w swoje, by panienka towarzyszyła mi na owym balu. Cóż. Chcesz rzucać self-control, czy nie? Nie mam po co. Okay. Znaczy, to byłoby moje self-control, nie jej. Natomiast... Esther... kinie głową. Cóż, to będzie oczywiście zaszczyt. Z przyjemnością. Widać, że ma uśmiech taki, tak... Całuję twoje dłonie, tak. Dom. Martwe serce cieszy się zgody, panienko. W takim razie, cóż, do zobaczenia jutrzejszej nocy. Do jutrzejszej nocy, więc. I wam również, szanowni panowie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mogę się porozumiewać z duchem telepatycznie bardziej? Nie. Szkoda. To myślę, że Esther spojrzy również sobie na Fryderyka, skinie również do niego głową. Kłonił się. I myślę, że się zwijamy do siebie. Przynajmniej tak. Esther. W tamtym na kierunku. Wybór jest wasz. No, rozchwytywana dwie rozmowy. Well. No to wybierzesz, co chcesz. Tu... Aha, mam... Ja albo on, wybierze. Myślę, że w pierwszej kolejności jednak... Pom. No to ja sobie idę do katakumb. Okej, idziesz znajomą ci drogą, znajomym korytarzem. Do ciebie zaraz wrócimy. Tom i Esther, idziecie do... czyjego pokoju? Toma, myślę. Myślę tak. Dobrze. Wyjście w komnacie Toma. Tam zostały ci Tom, widać, naszykowane ubrania już na łóżku leżą na jutrzejszy bal. Kilka par
do wybierania sobie na jutro. Wyśmienicie. Już założyliśmy, że przejdziemy. Tom, na razie Tom mimo wszystko zignoruje i po prostu usiądzie. Też najpierw oczywiście zaproponuje Ester siedzenie i jej też odsunie, bo wypada. No i Ester sobie cupnie. I się, myślę, zacznie do mówić, ale w języku Ester. Oho. Cóż. Znaczy, myślę od oczywistego. Przede wszystkim dziękuję, że zechciałaś mi towarzyszyć na tym spotkaniu. I też cieszę się, że w kwestii Aedis mamy podobną opinię. Nie, opinię tutaj milczenia, rozumiem? O, nie. Tak jak mówiłem, tutaj się z tobą w tej kwestii zgadzam, że raz, że to nie jest sprawa priorytetowa, a dwa, jeśli dobrze zrozumiałem Baltazara i to, jaki mogą mieć zamiar wykorzystać moc tego artefaktu, to cóż, jest to co najmniej, ujmując to delikatnie, niezgodne z zasadami naszej wiary. Bo cóż... Herezja? No nie, nie chcę tutaj używać takich dotkliwych słów, aczkolwiek my, przynajmniej ja zawsze byłem uczony, że akceptujemy jedynie osoby, które z własnej woli dołączają do naszego kultu, a nie są za pomocą magicznych, nadnaturalnych środków zmuszane do tego. Cóż. Tak też mnie uczyłeś. I cóż. I ja natomiast myślę, że warto powiedzieć w tym momencie. Uważam, iż cokolwiek chcą przeprowadzić w tym momencie, oczywiście z uwagi na nasze, że tak to ujmijmy, dobro, wydarzyć się w tym momencie absolutnie nie może. No to zdecydowanie. W związku z czym nie ma mowy o tym, iż wydamy im pewne kwestie odnośnie sami wiemy kogo. Cieszę się, że się zgadzamy w każdym razie. Tak, panie Voldemorta. Natomiast obawiam się o to, czy Colin nie postanowi jednak z dobroci serca pomóc im bardziej, niż byłoby to wskazane. Myślę, na ten temat będziemy musieli również z nim porozmawiać. Chociaż mam wrażenie, że nawet jeśli z nim porozmawiamy, to zrobi to, co on uważa za dobry pomysł. Ach, to bez wątpienia. Ale tak. W sumie powiedz mi, co o tym, bo nie mieliśmy chyba okazji tak bardziej porozmawiać na ten temat. Sądzisz o całej tej sytuacji, w której się znaleźliśmy? Przynajmniej na chwilę przed całą sprawą inkwizycji infernalistów i twojego domu. Było to całkiem spokojnie i całkiem przyjemnie. Kusząco. Spokojnie i przyjemnie. Zakładam, że ty personalnie byś tu nie został. Natomiast mi personalnie nie jest tutaj źle. Nie było. Przynajmniej. No, już wszystkie nie ukrywam... Jak kontynuuj, bo przerwałem ci. Wszystkie czasy chyba mają swoje problemy. O, to zdecydowanie. No, ja nie ukrywam, niezbyt odpowiada mi fakt tego takiego ukrywania się. No i też... Dziękuję
reszty. No tutaj oczywiście mówiła między innymi o Andrasie. Cóż, niewątpliwie wcześniej żyło się wygodniej. Niekoniecznie mi chodzi o to po prostu przez to, co jest cofnięcie, nie do końca wiem, co się z nimi dzieje teraz w naszych czasach i trochę mnie to martwi. Cóż, myślę, że te czasy jeszcze się nie dzieją. I miejmy po prostu nadzieję, że będzie... nam bądź ci dane do nich wrócić. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko nam. Nawet jeśli będziemy musieli te x lat przeczekać. A z drugiej strony przez te x lat będzie się trzeba jakoś utrzymać przy życiu. A to no, może być już nieco trudniejsze. Myślę, że przynajmniej jesteśmy w miarę przygotowani na to, co nadchodzi. Słuchaj, w sumie teraz myślę, gdyby przyszło nam przeczekać, powiesz, mamy 1460 który? Czwarty. 60 po prostu. A 60, no zbierz jakieś 1460. 30. Nie był 64? Nie. Okay. Co powiedzmy, jeśli przyszłoby nam oczywiście czekać za jakieś, jeśli mnie pamięć nie myli, 32 lata wybrali się do Anglii? Po co? Cóż, myślę, że konwencja, gdybyśmy przyszło nam uczestniczyć w konwencji, Torres mogłoby to w przyszłości zaprocentować na naszej pozycji. Myślę, że przez te potencjalne 32 lata będziemy w stanie rozważyć potencjalne konsekwencje takowego działania dla naszej przyszłej egzystencji. Też racja. Tymczasem. Okej. Colin. Wchodzisz do znajomego ci pomieszczenia. Byłeś tutaj parę lat temu i kilkaset lat w przyszłości. Twój towarzysz, jak widzisz teraz, siedzi sobie pod jedną ze ścian i czyta coś, jakiś zwój. No witaj. Witaj, Colinie, witaj. W czym mogę pomóc? Mogę służyć, że tak podnosi się, słychać skrzęki o kości. Odkłada ten zwój gdzieś tam na bok. Czemu nie mówiłeś nic o infernalistach? Których? Na tych z miasta. A to dobrze, że się o tym teraz dowiedziałem sobie. To nie wiedziałeś? No, powiem ci, że teraz jak o tym mówisz, to pierwszy raz jak o tym słyszę. Więc... nie miałem pojęcia, szczerze. Intrygujące. Trzeba będzie w to zajrzeć w takim razie. No, zajmujemy się tym. Tak pomachał ręką i słyszysz, jak parę duchów odleciało z twojej strony. Ale ciekawe, ciekawe. No interesujące i no, niepokojące, szczerze mówiąc. No jeszcze taki jeden z Afryki się przyszwędał. To chyba na coś poluje chyba. Tego chyba widziałem. Taki dzikus, tak? Z czerwonymi oczami. Widziałem jak... Nie ja widziałem, ale moi pomocnicy widzieli jak lata podały w mieście. Ja mam jednego tylko. Właśnie widzę, dość młody. Zabił się na drzewie. Oj. Smutna. No. Tylko nic nie mówi. Rzadko się... ja rzadko widuję tak młodych. W ogóle rzadko. Szczególnie z drzewa, ale mniejsza. Powiesił się? No.
Faktycznie ma dookoła szyi, pod kołnierzem takie. O. A masz... to może dlatego nie może gadać. O, masz pióro? No. Wyciągasz ten sznur? Mhm. Uwolnić go? No, ale pożyczysz jednego ze swoich. Pewnie. Szukam czegoś. Dobra. Okej. Okay. Dobra, mały. Pójdziesz, papa. Czujesz koń, niech ten mały tak turił ci się w łeb trochę. Mhm. Tak. A ja go tak po głowie. Bera. Znaczy, on tak kiwa głową, że nie. Że zostajesz? Tak objął ci swoimi rączkami głowę. No kurwa, on chce zostać. Dziwne. Nawet bardzo. Okej. Okay. Co? Oświeciło cię? Nie. Może go kiedyś poznam. On nie żyje. No. Ja chcę go poznać. Po wyglądzie. A. Że w przyszłości? No. Jak uważasz? Nie należy zakłócać przebiegu wydarzeń. Coś w tym jest. On oddaje ci ten sznur. To przyszedłeś tak po prostu pogadać, czy coś... Ja jeszcze książkę chciałem przejrzeć tą. A. Którą? Co mi pokazywałeś? A, to śmiało. I teraz w końcu mogę ją przeczytać. To chodzi ci o tą księgę noc, tak? Tak. Okej. Okay. Kładziesz ten stos papieru na jednej ze skrzyń, która będzie teraz stanowiła prowizoryczne biurko, prowizoryczny stół. Inteligencja, okultyzm. I tak dodaje ci się specjalizacja. Pięknie. Uwaga, bo zaraz w kości zawalą cały ekran. Miało, nie krępuj się. Trudność 8. A to dokupię sobie kostkę za Willpowera. Pewnie. Znaczy to jest sukces. No dobra, to sukces. No to masz już jeden automatycznie. Na tłumaczenie. Co to kurwa ma być? To jest użyję... bot, przyjacielu... Nie, czekaj, bo jest Willpower, więc to nie jest bot. Użyję przerzutu. Miało. 3 jedynki zgaduję, chcesz przerzucić. No. No. Dawaj. 3d10. I to jest... Dalej nic. Patrzysz tak na to. Tak. Tak. Ewidentnie są to przepisy kulinarne z miasta Not. Z miasta Enoch. Ewidentnie. Serio? Tak. Z jednym sukcesem to mogę powiedzieć. Tak. A skąd ty to masz w ogóle? No cóż, z miasta Enoch. Ale za szraudem, czy normalnym? Mówiłem ci, że cofnęło mnie dość dawno, prawda? A że byłeś tam? Gdzie jest? Teraz to szczerze nie pamiętam, to było tak dawno. I kurde cholero jedna. 10 tysięcy lat temu? No może tak mniej więcej. Około. Ale coś musisz pamiętać. Daj mi coś. Wiem, że część to są przepisy kulinarne. No, przeczytałem to. A reszta to jest oryginalny przekład księgi Not. Z jakiego? Na jaki, sorry? Z pierwszego na drugi. Tak kurwa.
Jeszcze raz rzut. Pewnie dostałeś nowe informacje, więc wiesz, gdzie szukać, ale za cholerę nie wiesz, czym był pierwszy język. Jakiś kaduszka, ugabuga. Mam lingwistykę. O, śmiało. Nie krępuj się. A to w akademii chyba. Tak. No to zrobimy tak. Inteligencja, okultyzm i połowa akademiks zaokrąglona w górę. To i tak jest 2, no dobra, 3, bo specjalizacja. Czyli to plus to i 3. No to i 8. To może coś dać. Tak, jeden sukces, zajebioza. Jak to się dzieje? Kości was nienawidzą dzisiaj. Foundry, ogarnij się. Czytasz, tak, czytasz. Wyczytałeś o tym, jak to było, jak niewolnicy się rozmnażali. Jaka była procedura w pierwszym mieście. No tak, o fu. Ja mogę sobie to wziąć? Poczytam sobie do poduszki. Pewnie, nie krępuj, tylko uważaj, to ma 10 tysięcy lat, więc jest dość delikatne. No, i lepiej, dobra. Żeby nikt tego nie widział tam na górze. Zwłaszcza tremercy. A nie, to im to w życiu. Ale dałem im, zasugerowałem im wzięcie kapłana do siebie, bo... Słyszałem o nim. Otaczała go jakaś nieprzenikniona aura wiary. Prawda, nie mogłem go nawet dotknąć. O. Ciekawe. Trochę inkwizycja się rozpętała na górze. Ja z tego, co słyszałem, to nasz miłościwie panujący to rozgonił towarzystwo. Ale coś mi się wydaje, że jeszcze się będą formować. Niewykluczone. Do tego też tyle wypadałoby zajrzeć. Cóż, to ciesz się lekturą. No dzięki. W czymś jeszcze mogę pomóc? Co tam w ogóle robiłeś dzisiaj? Złotomaski. A, ten, no. Co z nim? Kim on jest? Stary typ. Nie tak stary jak ja, oczywiście. Z tego, co kojarzę, to on jeszcze za czasów Pompeji, przed wybuchem wulkanu, był pokrewniony. Jako? Jako Nosferat. Na pewno? Tak mi się wydaje. Znaczy by chyba mordy nie ukrywał, bo Samedi wtedy nie było, więc... No właśnie. A rzeczywiście. Bo to nie te czasy. No. Albo i te czasy. Cholera, już nie pamiętam co. Nie, oni się pojawią. Który jest teraz? Za jakieś powiedzmy 300 lat może? Może 500? Jakoś tak. No u mnie w sumie w mieście. No w okolicach Karaibów. A no ta Haiti. A mniej więcej gdzieś tam. Więc cóż, z tego co wiem, to jest Nosferatu, który lubi czary mary. No właśnie, to mnie zastanawiało. Oni nigdy nie lubili. Czy ja wiem, każdy po prostu para się innym rodzajem informacji. No, też racja. Jakby duchy coś się dowiedziały, to weź je przyślij. Pewnie, nie ma problemu. Mam lekkiego bifa z infernalami. No dobra. Jak się tego czegoś dowiem, to dam ci znać. Dziękować. Mogę się odwdzięczyć czymś, jeśli chcesz. Jak na razie mam wszystko, czego potrzebuję. Może kiedyś w przyszłości, jak się spotkamy. Mówisz, że się spotkamy? Mam nadzieję, że dożyję. Do momentu, w którym się urodziłem, przynajmniej. Nie no, mi się wydaje, że dasz radę. No, że przetrwałem 10 tysięcy, to przetrwam jeszcze kolejne. Oczywiście zanim Gehenna się pojawi, więc... Nie no, to jeszcze to... Proszę cię, to za naszych czasów jeszcze daleko do tego, a to dopiero tu. Jak żyjesz tyle co ja, to czas zaczyna płynąć w dość dziwny sposób. Bo nie żyjesz tyle co ja. Nieważne.
Nie, ja 100 tylko. To teraz to już sam nie wiem. Teraz to sam nie wiem, bo się cofnęliśmy tak naprawdę, to... Szczerze, jak ja się cofnąłem, to nie próbowałem nawet sobie tego układać. Nie ma po co. To nie moja brocha. A bardzo ja trupy. Trupy, to zostajemy przy trupach. Trupy są dobre. To miłego. Wzajemnie. Dowiem się, dam... I idę do pokoiku. Idziesz do pokoiku. Tymczasem... Wasza rozmowa dalej trwała? Tom i Esther? Chyba już... Znaczy, w sumie co miało zostać powiedziane, chyba zostało powiedziane. Nie. Yep. Myślę, że poza tym to był jakiś raczej taki bardziej friendly chatter, na przykład jak się Tom z tym czuje wszystkim. A to myślę, że jesteśmy w stanie nadgonić już. Chyba, że Tom chcesz o tym porozmawiać faktycznie teraz. Nie, myślę, to można nadgonić w domyśle. Nazwijmy to. Więc no, myślę, że w momencie, w którym gdzieś poznaliśmy po potencjalnie krokach, bo myślę, że już rozpoznajemy kroki Colina. No, są dość ciężkie charakterystyczne, no i ten charakterystyczny chód dookoła. Tak, jak wyczuliśmy, że Colin się zbliża, no to Esther się pożegnała z Tomem. I postanowiła go złapać na korytarzu jeszcze. Dosłownie otworzyłaś mu drzwi przed twarzą. Cudownie. Colinie! Dalej ma dzieciaka na głowie. Ja tego dzieciaka nie widzę. Ale patek dalej lata. Okej. Cóż. Colinie. Tak. I Esther zadaje ci pytanie w natywnym języku swojej ludności. Czy jesteś w stanie zrozumieć mnie w ten sposób? Totalnie rzucę sobie akademicy. Śmiało. Jaki to jest język, przypomnij, Esther? Ty, że tego potrafisz wypowiedzieć lepiej niż ja. On jest na wkład generalnie. A, okej. Okay. Poziom? 7. W sensie, no tak. Wydaje ci się, że mówi nazwę jakichś fikuśnych mebli. Ja macham głową. Nie spotkałem takiego. Chodź do pokoju. No to myślę, że idę za nim. Wejdźcie do pokoju Colina. Okej. Esther się miota, ale próbuje w takim razie hiszpańskim. A ten kojarzysz? Tak. Si, por favor. Okej. To znam. Możesz mówić. Colinie, na wstępie. Mam nadzieję, że twoja pomoc, Annelise, nie wykroczy powyżej tego, jak zajmowałeś się nią wcześniej bądź też później. Ale wtedy też nie była jakaś specjalna. O to chodzi. Nie. Spokojnie. Żadnych duchów. Poza tym. A on w ogóle ciekawy dzieciak. Chcieliśmy go uwolnić z kolegą, nie chciał odejść. Przytulił się. Coś musi być na rzecz. Zostałeś samotną matką, Colinie. W takim razie. Cóż, a o czym chciałeś porozmawiać? A, no bo widzę, że trochę jesteś skonsternowana z sytuacją ze swoim papą, że tak powiem. Chciałem ci zaproponować
przyjacielską naukę. Zaoferuję ci coś, czego nie oferowałem nikomu jeszcze. Nie. Nauczę cię swoich sztuk. Innych niż te analizy, prawda? Duchy. Chodzi o nekromancję. Dlaczego? Bo bardzo mnie interesuje sztuka przemiany. Ale z drugiej... Polubiłem cię i mam ochotę, żebyś mu dojebała. Tak zwyczajnie. You go, girl. Twojemu ojcu? Córce, jak se go tam nazwiesz. Nie lubię gościa. Zadarł z tobą. No i za to go nie lubię, więc... Ja mogę być dziwny, ale wiesz... Już okay. Prawie koteria, prawie z nas koteria, także... Na swój sposób. Czy ta nekromancja jest powiązana z tym, czym... Jest szansa, że mój ojciec wierzę posiada? Znikoma. Bardzo. Nie lubimy się dzielić. Okej. Dobrze więc. Czy natomiast byłbyś skłonny podzielić się ze mną również wiedzą o... o... twojej organizacji właśnie? To bardzo ciekawe, że o tym wspominasz. Tak, oczywiście. Okej. Okay. A cóż, ja nie mam generalnie jakby... konkretnych pytań, no nieprzygotowanych, to by było raczej dużo takiego opowiadania ze strony Colina i Estelle, dopytywania o wszystko wokół. Mhm. Tak samo przy nekromancji. Także zakładam, że na tym technicznie rzecz biorąc mogła nam minąć w ogóle cała reszta, ilekolwiek nam nocy zostało. No, można tu zrobić timeskipa. No. Znaczy, jeśli chcecie teraz się nauczyć nawzajem vicissitudes i nekromancji, to możecie sobie postać. Dosłownie. No, a, bo to jest. Z krwi się bierze. Jaka decyzja? Bo Colin widzę jest chętny. Już mnie karmiła swoją krwią, także... Nie... Yeah. No tak, ale to musi być ta intencja, że ci przekazuje tą wiedzę. Mhm. I dosłownie wystarczy maciubka ilość taka, która ja, dosłownie. Nawet... Tak, która nakułem nie, ją zębem. Nie stworzy to nawet żadnego tam więzu, więc... No, on to i tak nie ma na niego wpływu, żadnego na mnie też. No właśnie, więc tylko to równie dobrze możecie się wypić nawzajem do końca. Diabolizm, kto pierwszy? Ale to będzie ciężkie, bo wtedy nie zdiabolizujesz się pijąc czyjąś krew. To będzie jak transfuzja. Wymiana płynów ustrojowych. No. Okej. Okay. Ty dziabnąłeś ją, chyba że po prostu nalaliście sobie do klanek, tam jakiś tym, tak stuknęliście się za udaną współpracę. Yeah, let's go. Tak, tak. No. Jakby Colin cię dziabnął, to nawet jakby to była mała rana, to by zabolało przez jego zęby. No. Ja. Yeah. Już raz mi została blizna, także... No dalej ją masz, tylko chcę przypomnieć. Ona nie zniknie. Jest mało widoczna, bo masz rękawy teraz, wiesz, takie... No tak, tak. Królewskie, ale no, jest tam. Okej, okay, no, yeah. Wzięliście dwa takie kryształowe kielichy. Ty na Colinie nalałeś swojej krwi z nadgarstka, drugiego Ester. Wymieniliście się nimi, stuknęliście i siup. Ile macie punktów doświadczenia? 14. 14.
za pierwszą kropkę w pozaklanowej... O, nie, ogólnie było 10, jest tak? 10. Jest okay. 10 generalnie. Tracicie 10 expo. I dostajecie pierwszą kropkę z danej dyscypliny. I tylko niektórej ścieżki ją uczysz? Tej swojej, tak? Tak, Witchly Spaw. Chyba, że wolisz Grave Decay. A ja chcę widzieć... widzieć aurę. To Witchly Spaw. 10, nekromancja, let's go! I powiedz mi, Kolnie, czy na aktywację tego trzeba jakoś rzucać? Pierwszego poziomu? Eye of the Dead? Tak. Percepcja i okultyzm. 6 poziomów trudności. Okay. Rzucaj jest też. Wiesz, jeśli co, chcesz, ja jeśli sobie, chcesz jej użyć. Ja sobie od razu dokupię okultyzm. Na starcie? Tak. Na jeszcze jedną kropkę, tak. Znaleźliście tę moce, tak? Nie. A, ty Colin znalazłeś. Mhm. Okej, okay, widzę, że... Tam sobie VC tutaj widzę, że wsadziłeś. Masz pierwszy poziom. Inny to jest... Ester, ja ci to wsadzę. Okej. Okay. Dziękuję. Bo co to nie wiem, czy zrobić... A, czy co? Bez skojarzeń, proszę. Aha, Malo był wizaż jest pierwszy, tak? Nie, nekromancja, nekromancja, nekromancja. Było to. No i przekazuję jej od razu. Tak, dobra. Niech będzie. Rytuały moje dwa. Okej, okay, więc czy Ester chce użyć mocy widzenia martwych dzieci? To nie tak działa. Wiem. No to... Willpower! Percepcja okultyzm. To by ona będzie widziała duchy, jeśli dobrze rozumiem. Willpower? Nie? Jeden sukces. Jeden. No przeczytaj sobie. No, to przez... jest inny. Tak, bo ja widzę to wszystko przez rytuał, dlatego mówiłem, że przekazujesz też rytuał. O! O! Okej. Okay. Dobra. W porządku. Odstawiamy natomiast... Mambo Jumbo i wymieniamy ci oko. Wymieniasz jej oko. Hej. Co? Okej. Nie musisz rzucać. I widzisz, że Colin tak cię zapał po obu stronach głowy. Mm-hmm. Przybliżył się do ciebie w namiętnej poźni. Odsunął twoje włosy z twarzy. Rozszerzył ci powiekę i wyjął gałkę osią. Colinie? Poczekaj, zobaczysz coś. Napluł na to? Pfu, taki wsadził z powrotem. Naprawdę? Nie. Zrobiłem swoje mambo jumbo. Ale powiedziałem ci, co robię cały czas, żebyś wiedziała, jak to wykonać. Mhm. Okej. Okay. Żebyś w razie czego mogła powiedzieć hasło bezpieczeństwa. Tak. Okej. Okay. No i powiedzmy, że teraz widzisz to wszystko, co ja. Widzisz, jak na... Cały czas. W ramionach Colina. Siedzi może 6-8-letni chłopak. Mały. Oh. Za kołnierzykiem, takim swoim eterycznym, ma... Odcisk sznurem. To są siniaki. Stawiący odcisk. Otarte, jakby tam było. Okay, ściśnięte no. I otarte. Jak się patrzy na ciebie. Z tym kijkiem. Hej. Miał. Jak pokazuję na ciebie. Nie. Widzisz martwe dziecko, Ester. Mhm. Jak reagujesz? W momencie, w którym ono mi robi miał, ja robię nia. On tak, widzisz, że próbuje to tak naśladować. Ale nie wiem, ale czemu, no, nie wiem, ale, czemu nie ale gada. Siada to na psychę, w sensie inaczej. Lekko siada to na psychę, ale zakładam, że mogłam widzieć więcej martwych dzieci w życiu. Mogłaś. Ale nigdy takiego, który by do ciebie uroczo robiło nie. I dało ci martwego szczura parę godzin ale wcześniej. To jest, wiesz co, to jest mimo wszystko milsza odmiana, tak?
Jak się przynajmniej ruszę. Można tak powiedzieć. Także... Więc kiedy wy zawieracie swoje dziwne rytuały i współpracę, tylko nie wyjaśniasz jej na temat swojej sekty, prawda? Tak, tak. Tłumaczę. Okej. Okay. No to tutaj mały timeskip będzie. Taki wstępna informacja. Tom. Co robisz? Jest sam w pokoju. Co chcesz zrobić? Masz wolną rękę. Nocy zostało jeszcze... To też. To też. Masz wolną rękę. Jesteś sam w pokoju. Tylko, że balsamu nie wymyślą jeszcze przynajmniej przez 400 lat. Co robisz? I Tom nagle takie, kobieto, przynieś smalec. Nie, w sumie myślę tak, by wyszedł z pokoju. Po smalec poszedł. I szukał, czy gdzieś może nie znajdzie Baltazara. Chodzisz tak po zamku, przebyłeś do sali tronowej, do Elysium, sprawdzić, czy tam może jest, widzisz tam spokrewnionych, widzisz Ryszarda, Berarda, nawet tego zakapturzonego tremera Menriusa, ale Baltazara nie widzisz, chyba jeszcze nie wrócił. Nic, to Tom wróci do siebie, się przyjrzy, zobaczy te ubrania, które dostał, wybierze jakieś takie najbardziej pasujące. Wybrałeś takie najbardziej balowe, wygodne, które nie będą krypować twoich ruchów na parkiecie. Generalnie tak. No i sobie myślę... Skoro to mam wybrane, to sobie położę w takim miejscu, żeby przygotowane było na następną noc. I myślę, sobie usiądzie i przemyśli swoje dalsze ruchy. Nazwijmy to. No, trochę do myślenia masz. Okazuje się, że twój dziadek wampiryczny kieruje kultem, którego należysz. Według ciebie jego poczynania są heretyczne, dosłownie. Heretyckie. Herety też. Ty tam się na herezji znasz, co nie? I nie wiesz, jak bardzo możesz w sumie ingerować, żeby nie zmienić przyszłości. To też jest dość istotna sprawa. Tam się może, jak tak siedzi, potencjalnie się pomodli o może wskazanie mu drogi. Na skrzyżowaniu w lewo. Przez po prostu jak tu ma postąpić z tym, że Baltazar potencjalnie jest zdrajcą. Nie masz ze sobą jakiś... Nie, skąd miałbyś mieć? Nie. Nie ma żadnego amuletu, ani nic jeszcze z poprzedniej tej linii czasowej. No... Generalnie sam powiedziałeś, wszystkie jakieś takie rzeczy, które mieliśmy przy sobie, to ich nie mieliśmy, jak się tu pojawiliśmy, więc skądże miałbym mieć. A to w takim medytacyjnym nastroju zamknąłeś oczy, starałeś sobie wyobrazić ten obraz perfekcji, jakim jest Typhon Trismegistus i poprosić o jego boską inspirację. Gdy siedziałeś tak ciszy w swojej komnacie, myśląc, prosząc, dobiegły cię trzy dźwięki. Dwa z nich pochodziły jakoś z wewnątrz. Ten ostatni, trzeci, gdzieś za okna. Albo za ściany, nie jesteś pewien do końca, był dość odległy. Pierwszym było bzyczenie, jakby jakiegoś owada. Drugim było
to określić. Jakby dźwięk chóru. Takiego, można powiedzieć, nawet anielskiego. Ostatni dźwięk, który słyszałeś. Gdzieś fizycznie był w twoim otoczeniu. Dosłownie na skraju granicy słyszalności, ale w tym stanie byłeś tak skupiony, że dałeś radę go usłyszeć. Było jakby drewno pękające w ognisku. No cóż, to myślę, jak tą medytację skończy, to... Pierwsze co otworzyłeś oczy, twój pokój jest oświetlony takimi świecami, nie? Na tyle przyciemnionymi, że nie sprawiają ci żadnego dyskomfortu. Pierwsze otworzyłeś oczy, dosłownie na ułamek sekundy, płomienie były zielone. Nie wiesz, czy to przez to, że no, miała je zaciśnięte oczy i potem, wiesz, też takie, robią się takie kolorki czasami przed oczami. Czy to coś innego? Nie jesteś pewny. Okej, no to generalnie Tom na tyle, na ile się orientuje w takich sprawach, to wie, że zielone płomienie bad, więc generalnie rozejrzy się bardzo szybko po pokoju, czy kogoś albo czegoś tutaj nie ma. Poza tobą nie. Wyjdzie i zapuka do drzwi Colina. Mhm. Waszą krwawą orgię przerwa pukanie do drzwi. Okej. Okay. Tak uchylam drzwi, wychylam głowę. Tak rozebrany w ręczniku, no. Cześć. Colinie, mógłbyś ze mną na moment? No, w sumie. Esther? Tak? Chodź, chodź. Okej. Okay. Ona też w ręczniku. Mhm. Wtedy nie było ręczniku. Myślę, że to jest generalnie coś, co trzeba omówić tak, żeby nas na korytarzu nie było słychać. Jasne. No, znaczy, nie, czy mogę wejść do pokoju. To może u mnie, to może wy coś tam zobaczycie. Natomiast ja mam pytanie. Jakie rzeczy? Ty nie wiesz, że ona też. Co widzę ze swoim Eyes of the Dead na nich obu? Na Colinie widzisz taką ciemną, statyczną aurę bardzo. Okej. Okay. Taką poświatę. Na Tomie taką... taki... bladozłoty. Okej. Okay. That's better. Bladozłoty. Uduchowiony? Yeah. Okay. Ja mówię, no to znaczy tyle, że jest uduchowiony. Loradki nie ma. Pasuje. I Esther przerzuca się na swój natywny znowu. Colin i ja mieliśmy pewną wymianę umiejętności, if you will. Nie zamierzałem pytać. A ja... Co? To ja zarzucam tylko. A może zerkniesz na siebie? Jest jakaś przestrzeń, w której jestem w stanie się przejrzeć. Możesz spojrzeć na swoje ręce. Dobra, to zerkam na swoje ręce. Okej. Coś pomiędzy... pomarańczowym... a ciemnym niebieskim.
Wybrałeś mi prawy flagę Ukrainy, let's go! Pomarańczowy. Okej. Okay. So... Patrzę na Kolina, a więc... I tak się trochę zmieniają, można powiedzieć, tak przechodzą jeden w drugi. Okej. Okay. Tak, znaczy, że jesteś podejrzliwa i przestraszona. Tam tak generalnie patrzy jeszcze na Ester i też w nachła jej odpowie. Jak otworzyłem oczy, nie wiem, czy to może było przewidzenie, nie wydaje mi się. Świece w moim pokoju paliły się na zielono. A to niedobrze. Ale to mówi... A to było w nachła generalnie, więc... A, to chuj. Giberisz. Wy weszliście do środka? Myślę, że możemy wejść do środka. Okej. Okay. Tak, mieliśmy środka, wejść to... do środka. To... Czy Ester to coś mówi? Zielony. Jak weszliśmy do środka, to samo też przekazuję Colinowi tak, żeby zrozumiał. Ty nie miałeś do czynienia z infernalizmem. Wiesz, że zielony ogień to nie to samo, co zielona aura. No niestety. Chyba nasi koledzy się dowiedzieli wcześniej, gdzie my jesteśmy, niż my się dowiedzieliśmy, gdzie oni są. Tak, też opisuję generalnie to, co ja czułem w trakcie tej medytacji. Opisujesz też te dźwięki? Tak, te dźwięki też. Czyli owad, jakieś bzyczenie owada. Ur. I gdzieś tam ogień palący się na drewnie. Demon, który się opiera na owadach, jest upadłym aniołem. Wspomniałeś o tym, że ten ostatni dźwięk był gdzieś fizycznie? Myślę, że tak. Generalnie tak. To jeszcze gorzej. To jest bardzo niedobrze wręcz, bo to... Ja to byłem w stanie usłyszeć, a ja nie posiadam żadnych nadnaturalnych zdolności, które by mi ten smuch wzmacniały, to znaczy, że to jest naprawdę blisko. No pewnie już to... Jakby Ester wygląda za okno. Widzisz, że tam w sumie to jest za zamkiem taki teren. Płynie nisko. Ale widzisz, że tam służba po prostu sobie siedzi. Ochrona, która patroluje zwykle. Okej, bo tam... Taki tam jest ognisko. A jest zielone? Nie, jest zwykłe. Chociaż? Czy brzmi czy to jest na tyle daleko, żeby było tak na granicy słyszalności? No, wiesz, nie jesteście na parterze. Więc zamek jest trochę młody. Wysoko. Podejdź, zobacz. Widzisz, że zleciał z ciebie. Że sobie przez ścianę. Ester też to widzisz. Okej. Okay. Powiedz mi inaczej. To było na granicy, a to brzmiało tak, jakby to było gdzieś od miasta, gdzieś z tamtego kierunku, spod nas. Nie, właśnie za okna, z tej strony. Okej. Okay. To potencjalnie mogło być to ognisko, aczkolwiek... Czyżby infernale ukrywali się jako służący na dworze, to nawet dobre. Młody wraca. Najciemniej pod latarnią. I co tam? Gestykuluje, że ogień. Coś mówili? Coś śpiewali? Zapytaj się, czy coś śpiewali. Pewnie śpiewali, jak pili. Tańczyli. Jedli. To nie to. Okay. A czemu ty nie mówisz? Czy ja umiałby naprawić? I can fix. Nie wiem, czy w tej formie jesteśmy w stanie go naprawić. Nie posiadasz zdolności kształtowania duchu. Ale są takie. Są. No wiesz, kto by takie posiadał, ale
tym czasie chyba jeszcze nie istnieje. No. No cóż. Well. Trzeba mieć się w takim razie na baczności. Kolinie, powiedz mi, czy o tych infernalistach panu z katakumb mówiłeś? Mhm. Przynajmniej jeśli to ognisko to faktycznie było, to myślę, to co teraz tutaj wam mówię, też dobrze by było mu przekazać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Kolinie, czujesz takie puk-puk w ramy. Odwracam się. Mój mistrz chce panu przekazać informację. Słucham. Dowiedział się czegoś o infernalistach. My dowiedzieliśmy się właściwie. Ich... Ja też go widzę i słyszę? Tak. O! Jest jak... Patrzy na Colina. No, wiesz, że Colin widzi duchy. Wiesz, że Esther też ma czasem jakieś zwidy jak po dragach. Ty nic nie wiesz. Mam przemożne przeczucie, że coś mnie omija. Przepraszam. Rzeczywiście. Poczekaj. Jestem słucha. Udało nam się dowiedzieć, że o północy, gdy księżyc będzie najwyżej, podczas najbliższego nowiu, w środku lasu, w miejscu, gdzie wróżki świętują przesilenia, splugawią to miejsce i uwolnią swojego boga. Dobrze wiedzieć. Dzięki ci bardzo. Oni się wszyscy usrali na jutrzejszą północ. No, widocznie jest jakaś ważna. Nie mam kalendarza, nie wiem. To nadal jest jutro? Nie, teraz pełnia. Okej, dobra. A cóż, to daje nam do czasu. Przynajmniej wiemy gdzie i potencjalnie mamy środki, by utrudnić im dotarcie tam. Ja myślę, że musimy się przejść jeszcze tam i kogoś poinformować. No, oczywiście, że tak. Bo zakładam, to słyszę, jak Colin i Esther mówią. Tak, ich słyszysz. Oni nie są eterycznymi bytami. Jeszcze. Rozumiem, chcemy się wybrać, jeśli dobrze, to co od was słyszę, do lasu. Tak. Infernaliści planują imbę w miejscu wróżek. To myślę, mamy do poinformowania co najmniej dwie osoby. Tak. O kim myślisz? Ja bym powiedziała nawet trzy. Pierwszą z nich jest Berard, drugą z nich jest nasz... Berard? Baltazar. Pierwszą z nich jest Baltazar, drugą będzie Anna, trzecią nasz niedźwiedzi przyjaciel. Berard. Na razie pójdźmy do Anny. Myślę, że mamy po drodze do przynajmniej dwóch. Baltazara, jeśli... Tutaj pozwolę sobie znać Baltazara na tyle, na ile wiem... Kiedy ostatnio sprawdzam, jeszcze go nie było w zamku. No cóż, to i tak, biorąc pod uwagę porę, nie jest dyskusja na dzisiaj w końcu. To zdecydowanie nie. Sam Baltazar może nie wyprosił nas, co zasugerował nam wybranie się z powrotem do zamku ze względu właśnie na porę. Znaczy jeszcze dosłownie 2 godziny ciemności. Cóż, do Anny absolutnie się nie wybierzemy w tym momencie, to niedźwiedzia łaka również. Czy ja dobrze pamiętam, Colin, że Anna coś ci dała do kontaktu? Mhm. Więc no, tak tylko wspominam.
Co ona mu dała w ogóle? Niech Colin powie. O ile ma zapisane w notatkach, które powinien robić. Nie wiem, gdzie położyłem. Tak, tłumacz się, tłumacz. Dała ci, teraz sam nie pamiętam, to był chyba jakiś kamień? Jak dobrze pamiętam? Jakiś wróżkowy tekst do komunikacji na odległość. No kamień albo... coś. Broszkę, coś nie pamiętam, coś tekst. Dobra, wyjmuję. Czyli tak to, kurwa, wyjmujesz, jak to? Wyjmujesz tekst, wróżkowy tekst. Pocieram. Wychodzi z tego... Halo? Halo? Pukam w to, nie wiem. To najnowszy bestseller. Ciśnij jeden. Fajnie, bo jakby mi powiedziała, jak on działa, ale to chyba... Halo? O, Ania, dobra. Przywitajcie się wszyscy. Kto tam jeszcze jest? No to ci, których poznasz. Aha. Tylko oni. Cześć. Jestem Anna. Witaj, Anna. Chyba, znamy się już chyba z przyszłości, jeśli dobrze pamiętam, co mówił Colin. O, miło poznać. Tak, znamy się. To dalej jest dla mnie masakrycznie dziwne. Pewnie dla nas też. To w czym mogę pomóc? Czemu się z nią kontaktujesz? No, infernaliści chcą wam zbezcześcić miejsce kultu i przyzwać demona w nim. No. Magowie zajmujący się przyzywaniem demonów. Wiem, czym są infernaliści, ale... No tam widocznie został uwięziony. W miejscu, w którym obchodzi się święta? Tam, gdzie mnie przetransportowało koło twojego drzewa. Wiem gdzie, ale... Czemu tam? No widocznie tam został uwięziony, albo to jest miejsce mocy, bo chcą to zrobić w Nowiu. Ale wiedziałabym, że coś takiego tam jest. Tam nic nie śpi pod spodem. Korzystać moc tego miejsca. Mogą to zbezcześcić po prostu i wykorzystać moc. Oj, no to daliście mi niezłą zagwozdkę, teraz co ja mam z tym zrobić? Nie dosyć, że to coś tu jeszcze lata po lasie, to jeszcze infernaliści. Teraz po mieście lata. Posłuchaj, znajdź... Masz przyjaciół, masz inne wróżki. Nie. Ktoś musi być w okolicy. Nie jesteś jedyną wróżką w okolicy. Tu również inne wróżki świętują. Znaczy prawda? To tak, ale no tutaj się tak pewnie zapuszczają. Bardziej głębiej, mają swoje miejsca, to jest moje. Masz czas do Nowiu. Na to, żeby złożyć im wizytę. Zgromadź ich jak najwięcej. Brońcie tego miejsca. To tylko ludzie, nie? Poradzicie se. To magowie, ale dacie radę. Mało to motywujące. Anna, byś się wgrać. Jesteś wróżką. No tak, ale... Jesteś potężną istotą. Nie musisz krzyczeć. Żarnie trupów. Dasz radę. Po prostu musisz w siebie uwierzyć. Magia tak przyjaźni, jak, inne takie. Tak jak kiedyś, w przyszłości. Musisz. Jakie bajki wyczytacie? No, nie o wiem, kucykach. Żadne. Jeździłem kiedyś na takich. Na jednorożcach. Ciekawe, jak taki smakuje. Colin! Taki słodki, w sumie bym powiedział. Anna! Co? Koniny nigdy nie jadłaś? Nie z jednorożca? Oni są dziwni, nie? No, tak słyszę, no, trochę. No, okay, dobrze. Anna. Innych wróżek nie mogę do nich iść, ale mam takiego, można powiedzieć, do kolega. Taki misiu. Dobrze. To mamy wspólnych znajomych. O. Przekaż mu. Powiedz, że wiesz to.
gangrelki, którą spotkał w lesie. Wraz z księciem. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze. To bardzo dużo informacji jak naraz, ale dobrze, postaram się. Dobrze. Cool, dasz radę. No spróbuj. Niech zabierze swoją watachę, czy czym się tam niedźwiedzie poruszają. Z tego co wiem, to on jest sam i teraz z wilczkami też tak się nie lubi. Za bardzo, bo coś im kuku zostały w głowę. Od kogo? No, że zwariowały, w sensie. No, ale to ktoś musiał spowodować. To nie wiem kto. Ciekawe jak. Gauru nie szaleją zwyczajnie. Nie mam dla tego pojęcia, no ale dobrze, to najlepiej teraz do niego pójdę. To mówicie, że nie ma tu tego czegoś, co nas zaatakowało? Nie, widzieli to w mieście. Ale uważaj na siebie. No dobrze. No, ona ma swoje magiczne sposoby na popierdzielanie po lesie. No dobrze, dziękuję za informację. Spróbuję coś z tym zrobić. No jak coś, to zawsze możesz nasłać na nich czerwone czapki. Nie mów mi o nich nawet. Żywają mnie. Trochę. Trochę. Tak. Mogą być bardzo przydatne w walce przeciwko magom. Nie no, co ty, to był żart, one wszystkich zjedzą. Pochodzi. Właśnie to, Colin nie wiedział. Wy jesteście też od czerwonych czapek? Znaczy, czy wy wiecie, że tak to działa, czy inaczej? W sensie? No, bo u nas są takie... Wy macie swoje klany, my mamy też takie podobne. Czerwone czapki to są ci, co w sumie zjadają wszystko i wszystkich. I my mamy taką legendę na wasz temat, że kiedyś, dawno, dawno temu, jeden taki złamał obietnicę, został przeklęty. I stał się jednym z was, pierwszym. No, u nas się mówi, że to ten pierwszy zabił swojego brata. Ale to w sumie się by pokrywało. Dobrze, to innym razem o tym porozmawiamy. To cóż, dziękuję jeszcze raz za informację i zobaczę, co się z tym zrobić. O lud. Ojej, muszę herbatki się napić. Do usłyszenia, zobaczenia w takim razie. Pa, pa. Czyli herbatki. Dźwięk rozłączonego się Skype'a. Bum! Colinie, powiedz mi, bo pewnie w tym zakresie masz większą wiedzę ode mnie, jak bardzo błędne byłoby założenie, że ci infernaliści sprawiają, że wilkołakom... Teoretycznie wcale nie błędne. Trzeba będzie się nimi zająć. Zostanie. Noc dobiega ku końcowi. Co chcecie zrobić jeszcze, zanim wasz największy wróg wzejdzie zza horyzontu? Mówię o słońcu. To tam robi mój stary. Poprawiam sobie mordę, żeby appearance zwiększyć. Może to robić na tym poziomie? Tak. Tylko to ma trudność. Tylko to ma duże difficulty. A, okej, okay, jeśli zboczuje, to mu spada permanentnie o jeden. Permanentnie. Dobra. To rzucaj w takim razie... To było dexterity czy manipulacja? To jest medycyna, inteligencja. Okej. Okay. Inteligencja, medycyna w takim razie. Trudność 9. Jeśli chcesz sobie podbić o 1. I to chyba też wymaga... Teraz zobaczę, ale... Blood point. To oczywiście. 9? 9. To wykupię sobie za power. Okej, okay, jeden sukces już masz, czyli nie będziesz odrażający. No i płacisz po kropce za każdy... 0. 2. Nie no, 1. 2. Czyli 3. Nie, 2, bo jest 1.
2. No to możesz sobie podnieść o 2 i o 2 musi kropkę. W sensie inaczej, możesz sobie o 2 podnieść i za każdy podwyżej naturalnego kropkę. Krew, tak, 1. Więc podnosisz sobie. Ile masz teraz? 4. God damn. Widzicie, że tak zaczął się robić sobie coś z twarzą w ten sposób. W sumie Ester nigdy tak nie patrzyłaś na Kolina za bardzo. No taki... Patrzyłam, średni. Ale było raczej takie... No właśnie tak... Nie patrzyłaś na niego pod tym względem, ale teraz w sumie... He looks nice, ale... Ale mam takie... Nie, to są moje własne sztuczki. Don't use my tricks against me, Potter. Tak. How dare you? I was there when it was written. No tak popatrzy na Kolina. Kikań na chod. Cóż, gdyby nie to, żebym sobie niektóre części odmroził, to bym cię nawet zaprosił, żebyś na noc został, ale sam rozumiesz. I ja po prostu, rozumiesz. Ja w tym momencie upuszczam, rzucę sobie... Upuszczam miecz. Czekaj, upuszczam miecz. I się tak wypinając, rozumiesz, podnoszę go. Poprawiłeś sobie twarz, nie tyłek. Ale reszta wyglądała zawsze dobrze. No w sumie w siłę trochę masz, więc masz mięso na kościach. No. Co Ester rzuciła? Self-control. 2. Powstrzymuję się od rzucenia na niego. Powstrzymuję się od wspomnienia o tym, że pamiętasz, że on rucha ci matkę. Natomiast powstrzymuję się przed tym i absolutnie tego nie mówię. I patrzę na nich w takim... Good for them. No, myślisz sobie, teraz to Annelise będzie miała z co robić. No, Boże Święty. O nie. Jesteś ładniejszy, Colin. Jestem. Więc nie będziesz tak rażający dla jutrzejszych gości. No właśnie, specjalnie po to zrobiłem. Dobrze. Ty interesowny śmieciu. Co robicie teraz? Jestem zwykłą atencyjną kurwą. Nie zaprzeczam. Co robicie teraz? Macie dosłownie godzinkę do... No. A, ty, Ester, chodź. Chodź na chwilę, pomożesz mi w czymś. Jeśli chodzi o rzeźbienie w twoich dolnych partiach... Nie. Ja się tym nie zajmuję. Chodź. Okej. To mnie wybaczysz na moment. Absolutnie. Nie będę wam przeszkadzał. Biedny Tom, pat. Okay. Pat. Idziemy do pokoju i jej pokazuję... Co jej pokazuje? Najważniejszy artefakt, kurwa, wampiryzmu. I'm confused teraz. Pokazujesz jej księgę not czy coś innego? Tak. No nie, kurwa, mój kutas nie jest najważniejszym skarbem wampiryzmu. Jak to? Okej. Okay. Unpossible. Czy ja mogę na coś rzucać, żeby się w tym ogarnąć? Jakoś inteligencja, okultyzm, żeby poznać, co to w ogóle jest. A jak mi powie, co to w ogóle jest? No to wtedy no, na tak to, żeby powiem, spróbować co przeczytać. To jest księga noc. Mówisz, okay, że to jest oryginał? Co? Że to jest oryginał z pierwszego na drugi? No mówię i wszystko. Okay. Musimy tego chronić. Okej. Jakie difficulty? 8. Nie no, ja już kolę cały czas, dowiedziała się przecież o tym. No tak, ale na odczytanie tego to wiesz. I tak jak mówię, pomagam. O stary, robimy przecież łączone, nie? Bo to jest łączony effort. To jest, okay. to są 3 sukcesy z mojej strony. Willpowera użyłaś? Tak. Okej. Okay. Pierwsza strona. Inteligencja, okultyzm, czekaj. O, świetnie. Ja dorzucę swoje.
Nie macie dużo czasu, no. Ja przeczytam choć kawałek. Okej. Okay. Naroluj. Aha, difficulty ile? 8? Tak. Fuck yeah! W końcu! God damn, boy! Let's go! Ty, Colin, nie zrozumiałeś absolutnie wszystko. Przejrzeliście to? Ty mówiłeś, Ester, co czytasz. Czytałeś się jak na dobranockę, nie? Ty, jestem tobie, Ester. Jestem potentny. Ty, Ester. Ester. To, co udało ci się jakimś cudem przeczytać z pomocą Colina, są przepisy kulinarne i prawa panujące w mieście. Okej. Okay. Nie no, uznaj, że czytaliśmy to wszystko. Znaczy, tak, ale to by czytała własnym wysiłkiem. Może razem. No, razem to dalej, o tym jak Kane został wywalony i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Tylko w o wiele większych szczegółach niż to ma Colinie miejsce w waszych współczesnych przykładach. Cóż, ja wiem, że to jest książka, która ma 10 koła lat, tak? Yeah. Nie wiem jak. Ale trzeba to zabezpieczyć w sposób, który... Inaczej, to jest w ogóle cud, że to przetrwało. Tak, to kolega, który... Kolega z dołu to napisał. Ale ten papier nie powinien tyle przetrwać w ogóle. Zakładam, magia. Że to jest w ogóle płótno slash skóra. Coś no tak, w tym to stylu. Na pewno jest skóra. Na czym to zostało zapisane? Coś w tym stylu, tak. Tak. Dużo skóra. Cokolwiek no, nie to jest. Wiecie, nekromanci wiedzą, jak to zachować. Okej. Różne ścieżki, różne nauki, także spoko. Wiesz co, ja myślę, że ja chyba miałam... Ja mam dużo wrażeń na dziś. Nikt z naszych czasów nie zna nawet tego. Są tylko niektóre części tej księgi zachowane. I co z tym teraz zrobisz? Muszę to schować. Gdzie? Najlepiej by się czuło w mieście za kurtyną. I co to tam zmieni? Będzie bezpieczne. I tyle. Tak. I poza tym wszystko będzie dokładnie tak, jak jest. Tak. Ty kłamiesz? Czy ja kłamię? Tak. Bo nie pamiętam. Uznajmy, że tak. Nie, po prostu nie pamiętam. Ja tak bym jej powiedział normalnie. Okej. Okay. Trzeba się będzie zastanowić, jakie będą konsekwencje tego, a myślę, że na to... Chłoń wiedzę, moja droga. Chłonę! Dużo jej! W międzyczasie, jak wy chłoniecie... Książkę też ugryźć? W międzyczasie, jak wy chłoniecie wiedzę i przepisy kulinarne, Tom zostaje zostawiony sam sobie ponownie, bez smalca. Smalcu. Smalcu, tak. Smalec to taki wokalista punkowej kapeli. Warto wiedzieć. Co robisz tam? Nie zostało ci wiele czasu. A tak wiele na głowie. Tam generalnie myślę po prostu pójdzie się umyć. I potem przygotuje się do snu. Tak po prostu przemyśli całą sprawę, patrząc w sufit. Leżysz i myślisz. Tak, myślę, że jak tak. Jak to cholera będzie? Tyle spraw. Tyle rzeczy. Tyle się dzieje. Ale czujesz gdzieś tam, w swoim niebijącym sercu, że ktoś na znacznie wyższym egzystencjalnym stanowisku cię wspiera.
i że będziesz miał dość dużą rolę do odegrania w najbliższych nocach. No, Baltazar będzie smaczny. Dziękuję za sesję.